No, jeszcze wszystkiego nie wiedziałam, ale wow, nie powiem. Centrum Solidarności byłam koniec lata w ubiegłym roku, po raz pierwszy w Gdańsku i uważam, że nasze jest lepsze. Mamy tłum ludzi na wystawie, cieszę się z frekwencji i tak jak patrzę na twarze osób, głównie kobiet, są wszystkie zadowolone, więc super. Dzień Kobiet to jest szczególne święto, zawsze to lubiłam, zawsze doceniałam i tego symbolicznego kwiatka i ciepłe słowo od mężczyzn właśnie w tym szczególnym dniu. My jako kobiety zasługujemy na docenianie każdego dnia, ale chociaż to jedno święto jest takie wybitnie szczególne. Dzisiaj jest okazji Dnia Kobiet, a jesteśmy z Gryfina, z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Grupka i przyjechałyśmy sobie zabawić się tu. Coś dla duszy, coś dla ciała i przyznam, że przyjechałam z Gorzowa Wielkopolskiego. Dla nas jest to forma oczywiście promocji Morskiego Centrum Nauki. Nie narzekamy na frekwencję. Dzisiaj możemy mówić o tym, że odwiedziło nas od 27 maja ubiegłego roku ponad 180 tysięcy osób, więc mamy sukces frekwencyjny, sukces finansowy również, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby zaprosić kobiety na bezpłatne wejście do NCN-u. Jesteśmy tutaj ze swoim kołem naukowym. Przede wszystkim zajmujemy się tutaj profilaktyką oraz samobadaniem piersi. Mamy tutaj trzy manekiny. Każdy niezależnie od wieku, może być to i kobieta, i mężczyzna, bo jednak mężczyźni są pierwszymi osobami, które u swoich partnerek wykrywają zmiany takie niepokojące w piersiach. Każdy z nas chce zdrowo, długo żyć. U nas na naszym stanowisku można zbadać zarówno cukier we krwi, jak i ciśnienie. O godzinie 12 mamy spotkanie ze znaną szczecińską pisarką, Sylwią Trojanowską. I ja się bardzo cieszę, że krzesła są cały czas dostawiane, bo jeszcze mnóstwo osób czeka w holu, więc to jest fantastyczna dla mnie wiadomość, że razem z kobietą inne kobiety chcą świętować ten szczególny dzień i też w takim wyjątkowym miejscu. Ja przyznaję, że jestem zwolenniczką, że cały rok mamy ten Dzień Kobiet i kobiety, wspierajmy się, bądźmy dla siebie dobre każdego dnia i życzę nam wszystkim dobrego jutra każdego dnia. A jeżeli jeszcze dodatkowo jest taki element wspierający w tym dniu, który przypomina o różnych też dobrych, złych stronach, pozytywach, negatywach, no to się wzmacniajmy.